Hej, z tej strony witam was, Dato Nine Seven, w kierunku Kusesem X203. W porządku, no nie będę mówił, w jaki epizod mam zamiar teraz zagrać, bo jak widać, mamy tutaj kredycy w launcherze 203. No na ogół się kredycy daje pod koniec, no ale tutaj mamy, jak widać, na początek. No w każdym razie, Super Mario Bros. X 2.0 czy X, jak to woli. Drugi urodzinowy epizod dla Danteya. Urodzinowy epizod Danteya 2. Nie oko. I zanim zacznę czytać listę twórców, to trochę słów wyjaśnień. No trochę ten wstęp zajmie, więc jak ktoś jakoś to nie interesuje, to proszę, żeby przewinął od razu do gameplayu, bo trochę będę mówił. No w każdym razie dzisiaj mamy 9 września, ja miałem urodziny 6 lipca, więc skąd takie opóźnienie? Nie, żebym kogoś winił, że chce mu się dla mnie coś robić i bezinteresownie jeszcze ja mam go za to winić. No dobra, no w każdym razie były tworzone dwa epizody urodzinowe, dwa, no dziwnie to brzmi, dla mnie. Jeden robił Hassin, drugi robił m.in. Demus, Hateps. No i tutaj widzę, że pomysłodawcą był ogólnie Chapla. No i niestety zaszła wymiana zdań między obiema grupami, no i tak się trochę pokłócili. Hassin mi dał wcześniej swój epizod, ale potem poprosiłbym go jeszcze nie nagrywał, dopóki nie naprawi błędów, więc co też czynię. Natomiast niedawno Demus i Hatres dali mi linka właśnie do tego drugiego urodzinowego epizodu swojego. Nie wiem jak w tym momencie jest, czy oni dalej się kłócą, ale chyba nie. Znaczy się nie kłócą, tylko nie wiem, czy dalej są na siebie obrażeni, no nie wiem. Ja tam coś próbowałem jakoś uspokoić obie strony, no ale wiadomo, nie jestem za dobrym mediatorem. No mam nadzieję, że jakoś się dogadali. No dobra, może na razie przeczytam twórców. Pomysłodawca Chapla, Hub Design Demus Hateps Chapla Hassin, Lev Design Demus Hateps Chapla, grafika Demus Hateps Chapla, skąd wziął Hassin to nie wiemy, skrypty Demus i Hateps, OpenGL Hateps, odgłosy bossów Chapla i Demus, strona Hateps, ciekawe czy Hassin umie HTML, no tak. Specjalnie, aha i tutaj też były odgłosy bossów, nie wiem. Specjalnie podziękowania dla Dokuro za nie zrobienie absolutnie niczego. Loi, za życzenie nam śmieci. No właśnie, to było mniej więcej tak, że Loi i Hassin kłócili się z Demuzem i Hatepsem i tak też Loi coś tam chyba właśnie tak powiedział Demuzowi, żeby się zabił. No, Loi, wątpię, żeby to miał nas myślał tak na poważnie o tym, tylko po prostu Loi niestety łatwo się denerwuje. W każdym razie, no nie chciałbym jednak nagrywać tego epizodu na zasadzie, że w kogoś chcę uderzyć. Nie, absolutnie nie. Jednak chciałbym, żeby to wszystko zachowało neutralność. I mam nadzieję, że tak będzie. Co my tu mamy jeszcze? Flower35 za stworzenie i testowanie tego epizodu przekreślone. To jest chyba nawiązanie do tego, że w świecie skocznika pod koniec kredicy w całości Flower poświęcił sobie. Nie wiem. Chyba ma takie prawo. No w końcu to jest Flower35, legendarny twórca. No. Zawdzięcza w sumie wszystko sobie. No cóż. Tutaj widzę, zostawili save slot pierwszy już na poczęty, no to wezmę po prostu drugi. No i chyba możemy zacząć grać. Zawsze mnie zastanawia ta nutka lecąca tuż przed wczytaniem epizodu. Coś mi tu nie gra. No tak. To nie tak ma być. Hej, z tej strony witam was, Dato997. W tym odcinku z SMPX. W tym odcinku nagram... Znaczy zacznę nagrywać epizod urodzinowy dla Dantego 2. Zapraszam do oglądania. No, tak ma być. Kto sobie wymyślił, że 2.03 mam jakiś launcher. Mam mieć menu. Dobra. Niskobudżetowy prolog. I z tego co wiem, życia się nie kończą, bardzo fajnie. Nie będzie żadnych game overów jak Twitter Game 2.0. Cholerny epizod. Nie wiem, czemu mam 11 YouTube coinów. Trochę zaczynałem nagrywanie tego epizodu, ponieważ co chwila się okazywało, że coś tam Demus zapomniał wstawić. Ale dobra.
No to cóż, chyba pozostaje tylko wejść. No i teraz sobie tłumaczę. Kto mi kazał wejść do tego zielonego elementu konstrukcyjnego przekroju poprzeczny, zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości? O nie, ta muzyka! Nic nie widzę. Może jednak nagrać tego Mega Mana X8? A czemu X8? Jest jeszcze X6 i X7. Nawet X7 mi się podobało. Nie wiem. A i oczywiście też chcę podziękować każdemu ten, oczywiście, no wiadomo. Szczególnie za ten epizod, że ktoś dla mnie chciał robić. Demu zaproponował mi pay safe carda za 20 zł, jeśli nagam ten epizod, no ale... No nie, mimo wszystko to byłoby takie trochę... Robi coś dla mnie jeszcze, ma mi płacić za to, że... Nie, dobra. To byłoby durne. Nie wiem, Demus, wydaj najlepiej na Steam, a daj naszemu panu i władcy Gamenowi. To jest, myślę, słuszna decyzja. Długo tak jeszcze. No i ogólnie chciałbym podziękować każdemu, kto ogląda te moje wypociny. I oczywiście dziękuję też za 800 subów. Daleko jeszcze. Zapowiadają się doskonałe urodziny. Aha, nie mogłem się ruszać, dobra. No i... No cóż... Pozostaje mi chyba tylko wejść tutaj, no bo cóż innego mogę poradzić. XD69. No chwila, chwila, bo... Dobra, na ten moment chyba nic tu nie mogę zrobić. Miałem jakąś zalecaną, którymi mam iść. Bo tu mam ogólnie odblokowane wszystko, ale jak mam iść? No nie muszę się martwić o życia, bo i tak mam ich nieskończoność. Tutaj będę miał mroczny świat, no to raczej wątpię, jak mam teraz stąd wyjść. A, może się po prostu zabić. No to tak, tu będę miał mroczny. Tu na razie nie mogę nic. Tutaj co? Tutaj wodny. Problem jest jeszcze taki, że są chyba pułapki Hatebza i właśnie o ile wodne się przechodzi niby... Niby mi Demus powiedział, żeby przechodzi, jak się przechodzi huby, tylko że pułapki mam przechodzić na odwrót. W sensie jak wodny na przykład jest najłatwiejszym hubem ogólnie, to tu jest najtrudniejsza pułapka z tego co zrozumiałem. A myślałem, że przepaść, ale była przepaść. Dobra, to może zaczynamy tutaj, co? Czaflak, grzybowe topiki. A no właśnie, nie ma żadnych tablic, jak chociażby w kolabie. Po prostu mamy napisane kto co stworzył i nazwę etapu. Ciekawe, muszę przyznać. Z tego co wiem, spin jumpa nie ma. Mogę zrobić podwójny skok. Jak użyję spin jumpa w powietrzu, ale wydaje mi się, że muszę to odblokować. Wątpię, żebyśmy od razu mieli dostęp do tego. No i skoro mamy nieograniczoną liczbę żyć, to nie wiem po co mi te YouTube coiny. Zapewne coś się będzie dało kupować. No to jeszcze zobaczymy. Może ulepszenia się kupuje? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Aha, tylko szkoda, że skoro nie ma tak napisane na tablicy, co to za etap, to zapewne wejdę w pułapkę Brzydala Hadebza, nawet nie będąc świadom tego. No trudno, no. To umrę wtedy. Okej, tutaj trochę jednak mało miejsca, ale się udało. Przynajmniej nie ma blooperów, bo przynajmniej chipsipy mają jakąś w miarę rozsądną ścieżkę. A bloopery to po prostu... wal się, chamie. Dobra, udało się. Dawno nie grałem w SMBX, więc trochę może...
być kiepsko, no ale to tam. Wyszedłem poza ekran, tak? Tak mi się zdaje. Ogólnie to też, jak można zauważyć, Mario trochę mało skacze i ogólnie ma dość małą prędkość. Zapewne właśnie, że później odblokowujemy jakieś ulepszenia, żeby nie był na początek za mocny. Czy woda to lawa? No nie, nie jest to lawa, ale przynajmniej mogę w tym pływać. Dobra. O tak! No i tutaj też jest właśnie ten system HP. No i właśnie, Mario nie może nawet tutaj wskoczyć. W sumie lubię zawsze takie rzeczy w stylu RPG, że na początku jesteśmy kiepscy, a później wybijmy się maszynami do zabijania. No ale nie mam co ścigać one-upów, bo... I takie mam, tylko po co są te kryształy tam w hadzie, nie wiem. Pewnie się to jeszcze wytłumaczy. Spodobała ci się moja wodna sekcja? Nawet jeśli to i tak cię zabije. No to było chamstwo. W sensie z miejsca dostają niple plantem. Ale przynajmniej blokują Ludwika. Kurde, nie ma tutaj żadnego checkpointa? Czy mi się tylko zdaje? W sensie no... I mnie wywala tutaj. Mógł w sumie dać jakiegoś checkpointa, no ale co... Aha! Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że w hubie, żeby nie może sobie gaż nabija power-upów i tak dalej, to monety odejmują nam... Monety w hubie nam odejmują monety ogólne i też power-upy nas zabijają, albo nas ranią. No mógł dać tam jakiegoś checkpointa, no ale co poradzę. Dobra, to ja za chwilę wracam. Okej, no to próbujemy po raz kolejny, co? No ale jak nie obywa od niple planta, to by od tego, no. Jezus, kto dał tu te niple planty? A, czarta, no, czemu się pytam. Chyba lepiej po prostu odbijać się od Ludwisia. Bo... Było prawie. No, lepiej się odbijać po prostu od Ludwika, bo jak będę stał na pomoście, to mnie i tak trafią niple planty, co za różnica zresztą. To ja za chwilę wracam. Okej, do 3 razy sztuka. No nie, znowu. Za chwilę wracam. Tak sobie myślę, może lepiej byłoby wylądować na prawo i od razu skoczyć na niego, nie na siłę. Aha, już obawiam 2 razy. Nie, dobra, to jednak nie ma sensu. Gdzie tu okres nietykalności? Może, nie wiem, sekundę? A nie 1/100 sekundy? No kurwa mać, jak ta gra potrafi wkurwić. No po prostu nie. Czy naprawdę... Pierwszy boss musi być tak trudny, znaczy pierwszy idąc tą drogą. Te niple planty, Jezus, jak nienawidzę niple plantów. Dobra, za chwilę wracam. Co mnie zabiło? Nie no, ten boss. Ty właśnie, w sumie czemu ja się ruszam? Może lepiej byłoby po prostu stać między niple plantami, ale z drugiej strony... No dobra. W sumie sobie myślę, bo ludzie, niektórzy narzekają, że ja nie przeklinam na filmach, a kiedyś przeklinałem. Nie no, oczywiście normalnie przeklinam. Tylko no... Wiadomo no, chciałbym jednak jak najmniej to robić. Ale dobra, no, specjalnie dla was. Jak ktoś ma czułe nerwy czy coś, to proszę, żeby sobie na chwilę wyciszył. Drogi Czaplo, naprawdę bardzo ci dziękuję za to. No, ogólnie, no, doceniam pomysł stworzenia tego epizodu. To jest naprawdę zajebiste. Ależ tak ciężko było dać ten jebany w dupę checkpoint! No, dobra, to ja za chwilę wracam. Okej, teraz już po Ludwiku. Moja taktyka po prostu jest genialna. Po prostu stoję w miejscu i unikam pocisków.
Czemu podskoczyłem? To w sumie nawet pomyślałem o tym, że on pewnie... Aha, nie, przecież nie mogę stać i unikać pocisków, no bo... Może ja wrócę dopiero jak mu zostawię konkretną, no ten, że wiem, że wygram, a nie, że co chwilę tak wznawiam. Za chwilę wracam. I teraz cię mam! Klon Ludwiga pokonany! Jezus Maria. Jeśli to był taki pierwszy boss według ich kolejności, to ja naprawdę nie wiem, czy chcę dalej się z tym męczyć. A co to? I co? Przez tu drzwi mam przejść, jeżeli wybiorę złe. Nie do końca rozumiem, o co tu chodzi. Skoro mam 1107 hajsu, to za bossa? No a co, jak przejdę tam dalej, to wyjdę... gdzie indziej, nie rozumiem. W tym poziomie niektóre z swoich mocy mogą nie działać. Życzymy miłej podróży. Aha, pułapka wodna. Po skryptum, trafienie równa się śmieć. No czyli w tym momencie to no nawet nie muszę próbować, bo patrzcie, jak miałbym to przepłynąć. W tym momencie pewnie potrzebował jakiejś mocy. Zresztą Hateps nie poleca, żebym szedł do tej pułapki na razie. To przechodzę na razie dalej ten wodny hub, ale unikam pułapki, dobra. Ciekawe, bardzo ciekawe. Czyli nie mam po co brać bloczków. Bo i tak mi to nie zniela, tak? Dobra. 3. Nie rozumiem, muszę pokonać najpierw pułapkę wodną, żeby odblokować 3? Nie wiem. Ale muszę przyznać, że naprawdę ładnie wygląda to wszystko z hubem. A, zjadłem sobie z huba. No. Czyli na ten moment no chyba nie ma co, skoro Hateps mówi, że pułapka wodna jest prawie niemożliwa. Geronimo. Znaczy na razie mówił, żebym poszedł ten, to może pójdę kolejnością pławek. Za chwilę wracam, tylko sprawdzam sobie, jak mi polecają. Ciężko powiedzieć. Najłatwiejsza pułapka to ponoć ziemna, tylko czy... na tyle łatwy jest świat ziemny? To jest ziemia, czy co? Sonic Daltonista, nie wiem. Wygląda bardziej jak leśne. Może przede wszystkim bym sprawdził resztę tych. No bo ja wciąż nie rozumiem, czy ja mam spin jump, czy ja nie mam spin jumpa. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Dobra, może sprawdzę resztę hubów. To tak. Lewy ziemia, dolny woda, prawy ciemność. I tutaj mam jeszcze... Aha, zresztą mam obrazki. Pustynia, ogień. No i powietrze. No skoro ziemna jest najłatwiejsza, to może spróbuję pójść ziemną. Co tam jest dalej zresztą? Nic, tak? God damn it. To po co ja tu szedłem? To wątpię, żeby coś na górze było. Dobra, spróbuję ziemną. Cóż mi innego pozostaje, co? Może ziemny nie będzie taki trudny pierwszy etap. Jeżeli drugim etapem jest pułapka, oczywiście. Asin tutaj, czapla znowu. Podziemia Hyrule. O, będzie Ganon. No nawet taki opędu nie ma za bardzo. Nie mówię od razu, że mam się przebić przez całą planszę, ale no jest dość wolny, przyznaję. Iść górą czy dołem, twój wybór. No ja tu góry nie widzę. Aha! Przepraszam. Mój błąd.
Przede wszystkim... Wow, podobają mi się te tajniactwa w stylu New Super Mario Bros. Ja myślałem, że tu będzie grzyb. Ja bym poszedł górą, jakoś zawsze górne ścieżki mi się wydawały prostsze w grach. To chyba nie tędy XT, aha. Może przynajmniej dasz checkpoint później. O, to było ryzykowne, ale wyszło. Dobra, i tak nie mam chyba sensu zbierać tych YouTube coinów, no bo przy śmieci tracę. Tak to chyba działa, nie? Więc cóż. Mam tylko nadzieję, że jeżeli tu jest boss, to z checkpointem, w sensie, no... Ja lubię tunel rzeczy, ale jak mam od razu do nich dostęp po przegranej, a nie, że muszę iść pół godziny, żeby znowu zawalczyć z bossem. Nie no, może nie pół godziny, ale no mimo wszystko. Ja też nie mam tyle czasu. Żeby 50 razy dochodzić. No i to nie są osiągnięcia na Steamie. Okej. Okay. Ej, nie. Ponoć double jump działa jak spadam. I przy spadaniu go aktywnie i muszę spadać z dużej wysokości, ale ile w tym prawdy nie wiem. Zobaczymy. Później najwyżej po odcinku spytam jeszcze. To jest właśnie najgorsze, kiedy nie jeszcze kupa pójdzie górą czy dołem. Myślałem, że pójdzie górą, a poszedł dołem. Aha, jeszcze warp. Znaczy nie warp, tylko wrap. Dlaczego Mario może wyjść po drugiej stronie ekranu? Któż to wie? Ja nie wiem. Wy nie wiecie, pewnie, no to nikt nie wie. No dobra, no w każdym razie co tam? Dużo wspinania, przypomina mi się pulapka Brzydala. Epizodyczna pulapka. Dobra rzecz, ale czy można to porównać do Mario musi zabić leszcza? No cóż... Wszyscy kochamy wojnę Hatep za Flowerem, ale zwycięzca może być tylko jeden. Ciekawe nie, czy później będzie się dało mieć więcej HP, ale czemu nie ma checkpointu, no? Klon Bowsera, och, jeszcze lepiej, no. Skoro z klonem Ludwika przegrałem 20 razy, to co będzie z klonem Bowsera? O kurcze, chciał ci wrzucić cały ten poziom? Szanuję, ale i tak muszę cię zabić, XD. XD. Klon Bowsera pokonany. Czy wy sobie ze mnie żarty stoicie? Najpierw mamy bossa, który jest właściwie niemożliwy. A później mamy pushovera, który właściwie no wystarczy tylko na początku się nie da się trafić. Właściwie to trochę mi przeszkadza to, że na początku od razu dostajemy strzała wy i musimy szybko czegoś uniknąć, ale może o to chodziło, żeby mnie wnewić. Ej, czapla, czapla. No ale fajne, nie? Tylko gdzie jest Ganon? Dobra, czyli tędy mam już wyjście, tak? Czyli tu co? Pulapka Brzydala? W tym poziomie niektóre z swoich mocy mogą nie działać, życzymy miłej podróży. Tak, skoro to jest ta najłatwiejsza pułapka, to myślę, że no... powinienem dać radę przejść. Bez trafienia równa się śmierć. No okej. Okay. Na pewno te takie niebieskie są po coś. Dobra, no, niejedną pulapkę się z komputera grało, więc myślę, że tę przejdę, skoro jest najłatwiejsza. To nie jest chyba... Mam nadzieję, że wona to nie jest ekwiwalent 6-6 Steamowej roli głównej. Jak tak, to... Sorry, winę tu. Aha, chyba muszę odblokować najpierw tutaj pnącze. To nie dałoby się jakoś skoczyć pixel jumpowo, no ale wątpię, że dał to. Tego chciał, dobra. Fajne te kolce. Dobra.
Ach, Jezus, co ja robię? Zapomniałem, że dotknięcie wnosi śmierć po pierwsze, a po drugie... Tam był jeszcze przycisk. Dobra, to było głupie, no ale dobra, przynajmniej mam tam przejście, tak? Tylko jak tam się dostać teraz, to mnie zastanawia. Gdzieś musi być... Nie da się łapać tych pnączy? Nie da się. No i to jest właściwie niemożliwe tutaj wskoczyć, no. Nie no, niech to szlak, no. Dajcie mi tam wejść. Buzi, buzi. Buzi, buzi. O, tak to trzeba. Tylko gdzie jest ta pulapka 2? Pulapka 2. No chyba nie tu. O Jezus Maria. I spółka akcyjna. No zresztą to w pulapce przydala i tak nie ma znaczenia, ile mam żyć, w sensie no ile mam HP, bo i tak umieram od jednego ciosu. What gives? Tu jest 3. Aha, tu jest 2, dobra. Tylko muszę najpierw przełącznik odpalić. Może dlatego mi ten, może dlatego ziem nadawał jako jedno z trudniejszych, w sensie no, że hub jest taki no dość trudny. Wszystko ci nawala wokół. Dobra. No, zresztą fajny system z tym, że sobie odblokowuję tak i idę tutaj. No to jeszcze raz. Tam jest przycisk. No nie zauważyłem go, no bo w sumie słabo go widać, bo jest zasłonięty przez HUD. No ja jak debil pobiegłem, zapominałem, że tutaj dotknięcie oznacza się. Ale oczywiście jest checkpoint przed bossem, prawda? A z tego co wiem, to Mario się czasem puszcza pnoczy w SMBX, jak się nałoży za dużo pnoczy na jedną, na jeden bloczek, przez co on się nie wie czego łapać. Możliwe w sumie, no. Przypomina mi to pewną pułapkę, z takimi pewnymi denerwującymi podobu. No to mam nadzieję nie jest aż tak trudne. Chyba nie. Tam trzeba było po prostu pixel jumpowo przeskakiwać między tym wszystkim. Pamiętam ile prób mnie to kosztowało. Przynajmniej wygląda na miarę uczciwe. Tylko chwila, nie wiem. Nie, to chyba mnie nie dosięga. No nie, nie dosięga. Nie, żebym narzekał oczywiście. Ogólnie to chyba z tam... Dobra, nie muszę się martwić tymi dolnymi. To jest coś podobnego do tamtego, ale uczciwe. Przeciwieństwo do tamtego. Nie uważam tamtego za uczciwe, bo... Wymagało po prostu zrobienia kilku... Pixel jumpów. Jeszcze w perfekcyjnym odstępie czasu. No, właśnie to na nie były chyba pixel jumpy. Już nie pamiętam co. Pixel rany prędzej, no ale było denerwujące. Miałem ochotę wyjść z siebie i stanąć obok, no ale upłynął. Takie wiesz, że nie chcesz w to grać, ale grasz, bo no. Nie rozumiem, jak odblokuję te drzwi, to będzie to jako checkpoint? Może to jest taki system checkpointów, że drzwi odblokowujesz się. Okej. Czy tamte dolne mnie dosięgają? Chyba dosięgają, ale nie jestem pewien. Chociaż... Ciężko powiedzieć. Dobra, nie dosięgają. Dobra, nasza. Już jeszcze jeden taki moment, co musisz perfekcyjnie między tymi i powinno być. Okej, mam nadzieję, że to jest checkpoint. To zresztą sprawdzę. Jak mi dał drzwi, no to myślę, że te, no. Chociaż pamiętam w epizodzie Kowalskiego, że dał drzwi tak na zasadzie...
że wchodzisz w te drzwi tylko po to, żebyś po prostu musiał jeszcze raz przejść etap. O, to mi się bardzo podoba. No i chyba można dzięki temu zrobić nieskończoną liczbę checkpointów, tak? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie znam się. Nie obiłem 2.03, nie wiem jakie ma ograniczenia. No myślę, że pozwala na więcej niż... Jeden, trzy. O nie, już wiem po co dał checkpoint. Dobra, przynajmniej mam czas, żeby gdzieś stanąć i się namyślić. Chociaż nie ma tutaj za bardzo co się namyślić. No. A i najgorsze jest to, że muszę za każdym razem dojść tam, bo ja za chwilę wracam. Okej, to co, próbujemy znowu? No nie da się zaszować niestety, bo od razu spam. Da się jakoś stanąć między nimi? No niestety się nie da. To też jest problem. Okej. No to jest takie trochę RNG chyba, czy akurat będziesz miał fajne ognie, czy nie, bo czasami jest ich mało, by zaraz potem namnożyło się ich. A, coś takiego. Dobra. Zmartwi mnie pod koniec, że co, że będę się musiał perfekcyjnie spinać, kiedy one obok będą nawalać, takie no... No w górę jest łatwiej, myślę, no bo w górę to możesz chociaż pomyśleć, a w dół to tak ciężko pomyśleć. Tylko, że i tak jak jestem blisko tego, no to już tak trochę no... Dupa. Posągi Bowsera strzelają niestety przy tym, nie? No niestety tak. No i to jest właśnie problem, no tutaj już dla mnie powinny być drzwi, no to tam mogę chociaż uniknąć, tutaj nie za bardzo mam jak tego uniknąć. Ale wiecie co, może na tym zakończę odcinek, bo to jest wielki plus tego systemu, że no musisz niestety w hubie dojść do tych drzwi, no ale przynajmniej no tam gdzie dotarłeś w etapie, to możesz sobie w dowolnym momencie wyjść po prostu i wrócić do tego momentu w etapie, co jest wielki plus, bo bym w tym momencie zakończył odcinek, bo jednak no dzisiaj nie mam tyle czasu i bym jednak poszedł już. No to byłoby chyba na tyle w tym odcinku, no w następnym... No następny zacznę pewnie od tego końcowego momentu tego pomieszczenia i spróbuję jakoś tam się wdrapać. No to jest właśnie, no według mnie duży plus, że będę miał już od razu ten moment etapy, nie, że będę musiał za każdym razem przechodzić przez te podobu wszystkie. No dobra, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!